trzy biegi ma i jeden silnik. Umie wszystko robić na motorze. Jesteśmy w Lublinie, na piątej rundzie otwartych mistrzostw Lubelszczyzny. Czym byłyby mistrzostwa województwa bez startów w stolicy województwa? Bardzo fajnie. Super. Spokojnie, atmosfera bardzo fajna, przyjemna, na luzie, bez jakiegokolwiek stresu. Wszystko się tak jakoś normalnie odbywa, bez paniki, bez niczego. Zawodnicy dopisali, pogoda również. Myślę, że wspaniała impreza, taka integracyjna. Wspaniale jest. Startujemy całą rodziną. W zawodach bierze teraz właśnie udział mąż, później ja. Mały na razie jeździ 50. W Polsce nie ma organizowanych jak na razie 50, ale jeszcze trochę nauczy się i... No i będziemy brać udział całą rodziną w tych zawodach. Jestem dopiero pobiegły, jest mi ciężko. Zgasł mi motor. Na maszynie pół minuty go nie mogłem odpalić. No i na drugim biegu trochę straciłem chęć gonienia, no ale próbowałem. Ale dostałem niestety dwa duble, no. Pod sam koniec, także jestem niezadowolony. Ale ogólnie impreza super. Na pewno wyniki poprawiłem z poprzednich jazd. Na pewno jest lepiej. No i spotykamy się, nie wiem, za miesiąc chyba, czy za 3 tygodnie. Jeździmy dalej. Nowością tej eliminacji, mamy nadzieję każdej następnej, jest nowa klasa, klasa bez jaj. Startują w niej, jak sama nazwa wskazuje, wyłącznie kobiety w biegu. Będę zaraz startowała, strasznie się boję, stres mnie złapał, wszystkie to i to jest zajęte, nie wiem co zrobić.
stresuje się troszeczkę. Niemniej mamy dobrego trenera i wie, że nie jeździ szybciej niż może, także jeździ ostrożnie. My jeszcze mamy dziecko do wychowania, także musimy bardziej polegać na technice niż na prędkości. Że nie wolno pić coli. Bardzo fajny tor. Dosyć trudny technicznie, także wymagający kondycji i umiejętności. No ale bardzo fajna zabawa, tak jak przedmówca powiedział. Super, jest ten klub. Wiele się dzieje u nich, także aby więcej było. Było bardzo dobrze. Starałem się dojechać do końca mety. Warunki się zmieniały, coraz więcej było dziur, skoki były niestety nierówne. Nie można było skakać wszystkiego. Bardzo dobrze mi się jechało, byłem 2 razy drugi w obydwu biegach. Zapisałem się do takiej grupy, w której startował mój syn i głównie koncentrowałem się na tym, żeby jakby dopilnować jego poczynania podczas biegu. Ale nie była potrzebna żadna moja pomoc, syn sobie bardzo dobrze poradził, także mogłem zająć się sobą i udało mi się 2 razy dojechać jako drugi. Bardzo zadowolony jestem. Jestem bardzo zadowolony. Dużych tam wyników nie oczekuję. Jeździ w miarę możliwości. Jest ok. Bardzo sympatyczny są. Tor bardzo fajny. Mieliśmy swojego przedstawiciela w jednym z biegów. W związku z tym wszystko ekstra. W porządku, ale bez tylniego hamulca jechałem. Mała awaria była. Straciłem hamulec, ale dałem radę. Przejechnęły te burze. Atmosfera mi się bardzo podoba. Jak widać, ten klub bardzo dobrze organizuje wszystkie występy, wszystkie imprezy. Bardzo mi się podobało na tych zawodach. Jak odkręcałam manetkę, no to mi jest tak bardzo.
Lecak do sztywniaku, ale mówi, nie? Jakby do telewizji gadał.